Często w komentarzach nowi subskrybenci mnie pytają, co ja za Feder gumę stosuję i gdzie ją kupuję. W zasadzie na to mówię Feder guma, bo spełnia takie same, taką samą rolę jak Feder gumę, którą można dostać w sklepie. Ale jest to guma do wyrobu biżuterii, słuchajcie. Starzy widzowie mojego kanału, ci, którzy mnie śledzą, wiedzą o tym, że ja to już używam od lat. To trzy lata, pewnie więcej, mam kupione takie rolki na AliExpress. Tak jak już mówiłem, nazywa się to guma do wyrobu biżuterii. Rolki mają, słuchajcie, po 100 metrów. To jest cały czas ta jedna od 3 lat rolka Feder gumy. Nie martwię się, że będzie mi jej za mało. Kiedy mi się podoba, to wymieniam zestawy. Nie zdarzyło mi jeszcze się, żeby ona pękła, żeby się urwała, żeby się sparciała, albo cokolwiek takiego z nią się działo. Przetrzymuję je w takim woreczku strunowym. Jak widać, mam tutaj tych rozmiarów sporo. 0,8, 0,4, 0,5. Właśnie w rolkach po 100 metrów. Używam takiego rozmiaru, który mi aktualnie na dane łowisko jest potrzebny. Ale aktualnie najczęściej używam właśnie gumę 0,8. Zobaczcie, ile tu tego jeszcze jest. Rolka 100 metrów. Nie wiem, może ile ja zużyłem. 10 metrów. 3 lata. Nic się nie dzieje. Także jeżeli ktoś szuka takiego fajnego produktu, za który zapłaci, no ja wtedy płaciłem za to chyba 8 zł. Teraz może, nie wiem, z 10 zł kosztuje taka rolka. Więc cena, no, nieporównywalna, niska do tego, co możemy kupić w sklepach. No i tutaj się nie musimy martwić. Możemy sobie w zasadzie każdy, co wypadł, to sobie zestaw zmieniać, jeżeli mamy taką ochotę. No ja mówię, ja bardzo rzadko zmieniam te zestawy. U mnie się bardzo długo trzymają. Nie mam powodu. Chyba że mówię, przerabiam klasyka na metodę albo coś takiego. Świetnie się spisuje. Świetna amortyzacja. Nie straciłem żadnej ryby na tym. Polecam. Link oczywiście od razu podepnę pod filmem, czy też w komentarzu. Tak jak zresztą pod wszystkimi moimi filmami są linki dla ułatwienia znalezienia, czy też kupienia, no bo wiadomo, na tym AliExpress to trzeba się naszperać. Ale słuchajcie, te gumy też są dostępne u nas na rynku. Na Allegro też chyba znalazłem. Jak coś znajdę, to wam podepnę. Mogę polecić. Nie będziecie się szczypać, że za każdym razem szkoda wam kolejnego kawałka odciąć, albo mało zostanie. Albo też płacić, nie wiadomo ile. A słyszałem o tych gumach kupowanych w sklepie. Nieraz pokazywali koledzy, że nawet na rolce po pewnym czasie guma już sparciała i skruszała. Tutaj nic się nie dzieje, także polecam.